odcinek, to jest takie clue rajdowe, jest to odcinek Kamionki, gdzie tak naprawdę jest no, zawsze ślisko. No, dzisiaj moczymy też odcinek polewaczką, także testujemy mokre ustawienia, próbujemy dojść do jakiegoś clue, żeby nie tracić tak wiele sekund jak na rajdzie dolnośląskim do zawodników z czołówki, a żeby jednak no, zrobić coś w przód, żeby na przyszły sezon mieć jakieś gotowe ustawienia. I żeby jak najszybciej jechać, a ten odcinek jest taki, że rzeczywiście ma dużo zacieśniających długich zakrętów, więc no, najlepiej tu ustawić zawieszenie pod mokre, żeby potem każdy rajd przejechać i mieć po prostu no, jakieś tam przemyślenia i ustawienia, nie? Miałeś okazję w kwietniu podczas rajdu świńskiego przyjechać się tutaj Lancerem, a teraz z C3, R5. Jaka jest różnica pomiędzy tymi samochodami na tym OS-ie? Znaczy na tym OS-ie dużo lepiej mi się jechało Lancerem, gdyż doświadczenie zdobyte w zeszłych latach spowodowało to, że no, mogłem walczyć o pierwsze miejsce w Open N, a niekoniecznie się jakoś, nie wiem, wysilać z ustawieniami. Tu jednak tych ustawień jest bardzo dużo, jest wiele spręży, wiele stabilizatorów, do tego ustawienia szper, dlatego nie jest to takie proste, dlatego wzięliśmy kolegę z Norwegii, Matsa Osberga, który nam w dniu dzisiejszym pomaga. Tak naprawdę cisnę dzisiaj, żeby jeździł jak najwięcej za kierownicą. No, że powiedział mi tak, to jest właściwe ustawienie, na tym musisz jechać i próbować wygrywać na przykład, a jeżdżąc na lewym, a Mac na prawym, ok, poćwiczymy technikę jazdy, ale no, bez ustawień to jest za wykonalne, także skłaniamy się do tego, żeby właśnie Mac dzisiaj jeździł na odcinku jak najwięcej. Skończył się właśnie sezon RSMP. Jakbyś ocenił to, no, swoją jazdę i w ogóle wyniki w tym sezonie, bo rajd nadwiślański, pierwszy OS w R5, no i próbuję tego, przygody. No niestety wybraliśmy sobie pierwszy rajd z bardzo śliskim asfaltem. Niemniej jednak no, udało się dojechać do mety pomimo jakiejś tam krótkiej przygody w rowie, po ścięciu kilku słupków na rajdzie, ale sezon myślę, że jak najbardziej udany. Pokazałem, że można równo jechać. Też popracowaliśmy z Grześkiem Grzybem, który no, nauczył mnie trzymać po prostu więcej gazu. No bo jednak z tym był problem, no bo R5 wymaga od nas tego, żeby no, dojechać do zakrętu, jak najpóźniej zahamować, dodać gazu i odjechać. No, pomiędzy Lancerem Evo 10 czy 9 no, po prostu szybciej się nachodzi C3 w zakręt, no i szybciej można przejechać ten zakręt, no, co było nie lada wyzwaniem. A rajdy, jeżeli chodzi o wszystkie rajdy, no to myślę, że zrobiliśmy bardzo duży krok, a dzięki temu jesteśmy z tytułem drugiego wicemistrza Polski w klasie drugiej. No myślę, że to jest jakiś tam fajny sukces, jakieś tam wisienka na torcie, chociaż w ogóle, gdy ktoś powiedział, że no nie wiem, po rajdzie nadwiślańskim, dobra, słuchaj Łukasz, ty możesz walczyć o trzecie miejsce, no to no, nigdy bym tego sobie nie wyobraził, ani nie mógł wyobrazić. No i dobrze, no zobaczymy jak będzie w przyszłości. Gdzie ci się lepiej jechało? Czy na asfalcie, czy na szutrze? Mi się wydaje, że na szutrze dopiero po rajdzie polskim zobaczyłem, gdzie mogę przyspieszyć, w jaki sposób. No i na elektrenie pokazaliśmy, że możemy naprawdę wysoko dojechać, bo na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski, więc za tak szybkim zawodnikami i z wielkim doświadczeniem to nie lada było wyzwanie, ale no, bardzo, bardzo fajnie się nam jechało rajd elektrena. A potem no, asfalty też zrobiliśmy duży krok w przód, jeżeli chodzi o rajd rzeszowski, też przyspieszyliśmy tam, więc fajnie było. No jakie jeszcze plany na ten rok? Masz jakieś starty, testy? Najpierw musimy znaleźć ustawienia, jeżeli chodzi o mokrą nawierzchnię, a potem będziemy patrzeć, co ewentualnie jechać, co nam pomoże, na przykład jazda na śniegu, czy ewentualnie jakiś janer, na przykład jakby można było jechać, co nam by to dało, będziemy analizować, który rajd ewentualnie wybrać, żeby to się przyczyniło do tego, żebyśmy byli szybsi w Mistrzostwach Polski w przyszłym roku.